wstrząsające wyniki raportu Komisji do Spraw Pedofilii. Komisja do Spraw Pedofilii. Traumą dla dziecka był nie tylko sam czyn, ale również kontakt z organami procesowymi. Traumą dla dziecka był nie tylko sam kontakt seksualny, ale również kontakt z organami procesowymi. Właściwie nie było strony, która dbałaby o jego dobro, mówiła wiceprzewodnicząca Komisji do Spraw Pedofilii Hanna Elżanowska, omawiając wyniki pierwszego raportu tego organu. Jak wskazała Elżanowska, z przeanalizowanych przez komisję akta wynika, że przeciętną ofiarą pedofila jest pochodząca z małego miasta lub wsi dziewczynka w wieku 13-15 lat. W połowie badanych przypadków nikt nie zauważył objawów wykorzystania seksualnego, poinformowała. Na wtorkowej konferencji prasowej członkowie Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii omawiali pierwszy raport z wynikami swoich prac. W liczącym ponad 250 stron dokumencie znalazły się m.in. rezultaty badania akta spraw sądowych oraz rekomendacje skierowane do organów państwa. Wiceprzewodnicząca komisji Hanna Elżanowska omówiła wnioski płynące z analizy 345 przypadków z 245 postępowań sądowych dotyczących pedofilii. Jak tłumaczyła, różnica w liczbach wynika z tego, że w niektórych postępowaniach występowało jedno pokrzywdzone dziecko, a wielu sprawców, zaś w innych było na odwrót. Gdyby spróbować stworzyć profil pokrzywdzonego dziecka, to w przeważającej większości przypadków są to dziewczynki, które w chwili popełniania przestępstwa były w wieku od 13 do 15 lat. Zamieszkiwały małe miasta do 50 tysięcy. Mieszkańców albo tereny wiejskie, mówiła. Jak wskazała, w okresie popełnienia czynu dzieci w blisko 80% przypadków pozostawały w swoich rodzinach biologicznych. Sytuacja finansowa tych rodzin w połowie przypadków określana była jako przeciętna, sytuację trudną lub bardzo trudną stwierdzono jedynie w 16% analizowanych spraw. W połowie przypadków nikt nie zauważył objawów seksualnego wykorzystania dziecka. Dziecko samo zgłaszało, że dzieje mu się jakaś krzywda, dopiero w dalszej kolejności zwracali na to uwagę rodzice, poinformowała wiceprzewodnicząca komisji. Jak mówiła, najczęstszymi konsekwencjami wykorzystania seksualnego dziecka był lęk, poczucie winy oraz depresja. Oprócz tego dzieci cierpiały na zaburzenia snu i odżywania, wagarowały oraz uciekały z domu. Pomimo tego, że dotykanie intymnych części ciała skutkuje u tych dzieci bardzo dużą liczbą szkód psychicznych, łącznie z próbami samobójczymi, to te dzieci na etapie postępowania prokuratorskiego oraz sądowego były bardzo osamotnione. Właściwie nie było strony, która dbałaby o ich dobro i ich interesy, podkreśliła Elżanowska. Jak dodała, w prawie 90% przypadków dzieci pozbawione były pełnomocnika. W trakcie czynności procesowych dzieci nie były także obejmowane żadną opieką psychologiczną, choć, jak zaznaczono, ich stan wskazywałby na to, że takiej opieki bardzo potrzebują. Dziecko doświadczało nie tylko traumy związanej z kontaktem seksualnym, ale również traumy związanej z kontaktem z organami procesowymi, podkreśliła Elżanowska.